10 lat po wprowadzeniu przez firmę Sony Walkmana zakłady radiowe imienia Marcina Kasprzaka wprowadziły jego. Kajtka. 1987 rok. Marzenie każdego nastolatka. Wchodzi polski model Walkmana. O, bardzo podobny do jego japońskich sióstr. Wykonanie troszkę gorsze. Bardzo pożerał taśmy. Dlatego trzeba było zawsze mieć jakąś taśmę klejącą w wykonaniu. 3 przyciski funkcyjne. 1 potencjometr suwakowy. No, ale co gorsza, przewijanie tylko do przodu. W związku z czym trzeba było zmieniać kasetę, przewijać do przodu, po znowu zmieniać kasetę i liczyć na to, że utrafiło się w ulubiony utwór. No cóż, najgorzej, że zżerało baterie. A była tylko jedna firma produkująca baterie, nazywała się firma Centra i nie nadążała z produkcją. Dlatego też, moi drodzy, jak będziecie kiedyś kupowali kajtka w sklepie, na przykład w Peweksie, to zachęcam do skorzystania z ołówka i przewijania kaset właśnie w ten sposób. Zaoszczędzimy energię, będziemy ekologiczni, nie będziemy potrzebowali tyle baterii.